Ojciec Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu w pierwszej encyklice Redemptor Hominis Odkupiciel Człowieka napisał tak: to objawienie miłości nazywa się również miłosierdziem. To objawienie miłości, miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus. Tryduum paschalne przybliża nam wielkie tajemnice naszego zbawienia, które są szczególnym znakiem Bożego miłosierdzia. To Boże miłosierdzie oznacza wierność Pana Boga. Bóg jest wierny danemu Słowu, wierny swojej miłości, a tą miłością jest człowiek. Święty Jan Paweł II przypomina, że tajemnica Chrystusa w pełni objawia Boże miłosierdzie. W roku miłosierdzia w szczególny sposób dziękujemy za ten dar. Pochylamy się nad tajemnicą Jezusa Chrystusa, który przez krzyż objawia wielkość tego miłosierdzia, a w tajemnicy zmartwychwstania objawia w pełni swoje bóstwo i zwycięstwo nad złem, grzechem i śmiercią. Święty Jan Paweł II, mówiąc o krzyżu, mówi tak: jest to pochylenie się bóstwa nad człowieczeństwem w najbardziej bolesnych ranach. Wielki Czwartek i Wielki Piątek rozważamy prawdę o Chrystusie, który do końca umiłował swoich uczniów, ustanawia Eucharystię, sakrament kapłaństwa i oddaje swoje życie. Chrystus nie zakończył swojej misji Wielki Piątek. Przyszedł poranek wielkanocny. Święty Paweł, który bardzo głęboko przeżył tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego, dodaje: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. W tajemnicy zmartwychwstania objawia się najpełniej bóstwo Pana Jezusa. To największy cud Chrystusa. To także znak nadziei. Chrystus pokonuje zło, grzech i śmierć i daje człowiekowi szansę nowego życia. Do nieśmiertelności stworzył Bóg człowieka, tak mówi jedna z ksiąg Starego Testamentu. I tę tajemnicę, tę prawdę odczytujemy w świetle tego niezwykłego wydarzenia, którym jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dziękujemy Panu Bogu za tę pełnię objawienia miłosierdzia, za pełnię objawienia tęsknoty za człowiekiem i za szansę nowego życia. Zmartwychwstanie Chrystusa łączy człowieka z Panem Bogiem, z niebem. Pragnę bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić i życzę, aby te święta były czasem zbliżania się do Pana Boga i drugiego człowieka. Życzę, aby pogłębiła się nasza wiara w potęgę Chrystusa zmartwychwstałego. Wszystkim mieszkańcom powiatu kozienickiego składam życzenia błogosławionych świąt, jak najgłębszego przeżywania tego czasu i pogłębionych kontaktów z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Błogosławionych świąt zmartwychwstania Chrystusa. Szczęść Boże!